serdecznie. Mamy dzisiaj piękną pogodę. Uwaga, pewnie większość z widzów poszła opalać się na przykład, więc wy, którzy jesteście teraz przed telewizorami, zapraszam. Zaczynamy apetyt na kasę. No i od samego początku naszego programu do wygrania pieniądze, i to dużo pieniędzy. Mamy 7 dobrych odpowiedzi. Układacie słowa z tych 9 liter, które widzicie na grafice na naszym ekranie, po 200 zł za każdą dobrą odpowiedź, a odpowiedzi ukryte są w kopertach. Jeśli ktoś z was ułożył już jakieś słowo z tych 9 liter, tylko 9 liter, to wcale tak dużo wyrazów nie da się poskładać. Proszę skorzystać z naszych numerów telefonów i zgłosić się do nas. Czekam. Zapraszam osoby pełnoletnie. Te numery, pod które trzeba dzwonić, widzicie na dole ekranu. Pamiętaj o tym, że płacisz za każde połączenie, również takie, na które nie doprowadzi cię na antenę, ale to jest opłata tylko za połączenie, a nie za czas jego trwania. A warto walczyć o te pieniądze. 7 nagród, 7 kopert. 7-krotnie większa szansa na to, że twoja odpowiedź będzie prawidłowa, niż gdyby była jedna koperta. Też o tym pamiętaj. Pieniądze wysyłamy wszystkie, które uda się, a uda się na pewno, jestem święcie o tym przekonana, zdobyć w dzisiejszym programie. Wszystkie nagrody wyślemy w ciągu 5 dni roboczych, czyli do następnego wtorku. Nasz regulamin został zatwierdzony przez Izbę Celną i program jest realizowany w oparciu o pozwolenie, o licencję wydaną przez tę Izbę. I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość. Otóż cała pula nagród w loterii Apetyt na kasę to aż 500 000 zł, więc sięgajcie, czerpcie z tego źródła, w którym naprawdę dużo pieniędzy. Czekam już teraz na odpowiedź. O, mamy pierwszego gościa, halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani, proszę podać odpowiedź. Szalik. Szalik. Da, szalik. Da się ułożyć. Nie mamy w kopercie szalika. Pozdrawiam, do usłyszenia. To jest pierwsza odpowiedź. Zapiszę ją tak, żebyście wiedzieli, jakie słowa już padły, żeby ich niepotrzebnie nie powtarzać. Mamy tutaj S-O-L-N-I-C-Z-K-A. Żadna litera się nie powtarza. Też pamiętajcie o tym. Jeśli żadna litera nie powtarza się w zestawie, to tak samo w słowach, jakie układacie, w takim szaliku na przykład, nie może się powtórzyć żadna literka. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaka może być odpowiedź? Znak. Znak. Da się ułożyć. Nie mamy znaków w kopertach. Zapisuję, ale trzeba próbować. No właśnie tak, trzeba próbować, bo inaczej nie uda się odgadnąć tych haseł. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Szkic. Szkic. Też się da ułożyć, ale to też nie jest hasło z koperty. Szukamy, szukamy. Z kopert. Zobaczcie, już 3 słowa. Tak krótko trwa nasz program, a już 3 widzów było na antenie. 3 osoby już się do nas dodzwoniły. Mamy kolejną. Halo? Dzień dobry. Jakie może być słowo? Solniczka. Solniczka. To jest wyraz, który da się rzeczywiście ułożyć ze wszystkich tych liter, ale to też nie jest hasło z kopert. 7 kopert, no prędzej czy później, a myślę sobie, że prędzej, uda się odgadnąć jedno z tych 7 haseł. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie może być słowo? Nos. Nos. Da się rzeczywiście, ale nie mamy tego hasła w kopertach. Tak, to mogą być i krótsze, i dłuższe słowa. Ilość liter nie ma absolutnie znaczenia. Po prostu tak samo jak wy te słowa podajecie i układacie, my też ułożyliśmy te hasła. Halo? Halo, dzień dobry. Jakie może być hasło? Dzień dobry. Dzień dobry, proszę podać odpowiedź. Ale na jakie hasło? Układamy słowa z tych liter. Czy ma pani jakiś wyraz? Adam. Adam, ale tego słowa nie da się ułożyć. Szukamy słów, które da się ułożyć z tego zestawu liter. Tych 9 liter bierzemy pod uwagę. Halo? Solniczka. Solniczka, mam już na tablicy. Jest to słowo zapisane, właśnie po to zapisuję, żeby nie powtarzać. Wy też starajcie się pamiętać o tych hasłach, które padają na antenie, no bo jeśli już coś ktoś inny zaproponował, to po co powtarzać, lepiej szukać nowych wyrazów. Tym bardziej, że hasła w tych 7 kopertach, 7, aż 7 kopert, hasła są naprawdę proste, dobrze wam znane słowa. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Mirosław.
Nie, 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 nie ten konkurs. Teraz szukamy słów do ułożenia z liter, z tych liter dziewięciu, które widać na antenie. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, lok. Lok. Da się ułożyć, ale to też nie hasło z kopert. Lok, próbujemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć już mamy propozycji zapisanych na tablicy. Widzicie, jak łatwo jest się do nas dodzwonić? Widzicie, jak często trafiacie na antenę? Mamy 9 liter w zestawie, czyli wcale tak dużo haseł nie da się ułożyć z tych słów. 7 ukrytych w kopertach, 7 prostych słów. Halo? Dzień dobry panu. Jakie słowo pan proponuje? Jeszcze raz? Cis, tak? Tak. Cis, taki krzak, drzewo. Nie, też nie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Czekam na kolejną propozycję. Każdy z was może próbować wiele razy. Halo? Dzień dobry. Oczka. Oczka. Rzeczywiście da się też ułożyć, ale nie mamy tego hasła. I teraz uwaga. Tyle propozycji już padło. Tak ciężko pracujecie, dlatego nagroda idzie w górę. 300 zł za każdą z tych 7 kopert. 3 razy 7, 21. 2100 zł do wygrania w tym konkursie w tej chwili. Może się teraz uda. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Koza. Koza. Da się ułożyć. Nie mamy tego hasła. Pozdrawiam. Już zapisuję kozę. Koza. No szukamy dalej. Naprawdę. Zawsze jestem zaskoczona, bo te słowa nie są trudniejsze od tych, które podajecie na antenie. Tak samo je ułożyliśmy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie pani hasło proponuje? Kolia. Kolia. Też się da ułożyć, ale to też nie to hasło. Szukamy dalej. Kolia. Kolejna wasza odpowiedź. Możesz być pierwszym dzisiaj zwycięzcą w programie Apetyt na kasę. 300 zł już jest do zdobycia, razy 7. Oczywiście zapraszam tylko i wyłącznie widzów pełnoletnich. No i weźcie pod uwagę to, że w taką ładną pogodę i w czas wakacji widzów przed telewizorami jest na pewno mniej. Więc kto jest teraz przed telewizorem, ma szansę wygrać. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Lizak. Lizak, da się ułożyć, też nie mamy tego hasła, ale zanim zapiszę to słowo, chciałabym coś zamieszać w programie, ponieważ jest bardzo fajnie, bardzo często gościć was na antenie, dlatego otwieramy więcej linii od teraz, dobra? 3, 2, 1, będzie jeszcze łatwiej się do nas dodzwonić, a teraz zapiszę słowo lizak. To wynika po prostu z rachunku prawdopodobieństwa. Jeśli jest więcej niż jedna otwarta linia, to łatwiej na nią trafić. Tak samo jak jest więcej kopert, łatwiej odgadnąć hasło z koperty, niż gdyby była jedna tylko. Halo, halo? Halo, dzień dobry. A, ktoś niecierpliwy, rozłączył się być może zbyt wcześnie, nie warto. Trzeba wysłuchać komunikatu, który jest w telefonie, bo czasami można usłyszeć, że się udało. Halo? Halo, dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Nioska. Jeszcze raz? Nioska. Nioska, kura nioska. Nie mamy tego hasła. Pozdrawiam, do usłyszenia. Nioska. Ja nawet myślę, że są prostsze hasła w naszych kopertach. Znaczy takie, których znaczenie każdy zna. Halo, halo? Tak, mamy Ola, może być? Ola, da się ułożyć. No, mogłoby być, gdyby było w kopercie, ale nie ma. Dlatego zapisuję wyraz Ola, bo da się ułożyć z tych liter. Wciąż 7 kopert, wciąż 7 nagród do zdobycia, po 300 zł każda. Halo? Szalik. Szalik, a to już mamy. Pierwsza odpowiedź, jaką usłyszałam dzisiaj w programie, to jest szalik. Powtarzacie hasła, no tak myślałam, że prędzej czy później pewnie tak będzie, pomimo tego, że ja zapisuję te słowa, bo wcale dużo słów nie da się ułożyć. Zerknijcie raz na jakiś czas na te tablice. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo pani ułożyła z liter? Szal. Szal. No, tego nie mamy, ale to nie jest hasło z kopert. Szal. Oczywiście to jest inne słowo niż szalik. Halo, halo. Dzień dobry, ale mam dużo gości na antenie. Dzień dobry. Halo. Odliczam. 3, proszę się odezwać. 2, 1.
No niestety musimy się rozłączyć, bo inni czekają. Mamy teraz więcej otwartych linii, więc wam jeszcze łatwiej się do nas dodzwonić, stąd ten duży ruch na antenie. Proszę pamiętać o tym, że każdy z was może próbować parę razy być naszym gościem. Mało tego, może próbować wiele nagród zdobyć, nie ma żadnego limitu. Mamy wciąż 7 kopert, wciąż 7 haseł do odgadnięcia. 300 zł za każde hasło ukryte w tych kopertach. Może wreszcie ktoś sięgnie po te pieniądze. Halo? Halo? Dzień dobry, proszę podać słowo. Dzień dobry. Ikona. Ikona. Da się ułożyć, nie mamy tego hasła w kopertach. Zapisujemy. Czy wy zerkacie na te hasła, które ja zapisuję? Zerkajcie, nie powtarzajcie. No i oczywiście czas odgadnąć pierwszą przynajmniej kopertę. Pierwsze hasło. Halo? Halo? Szal. Jeszcze raz? Szal. Szal, ale szal mamy. Szal. Szal, mamy to słowo, proszę bardzo. Tutaj jest, podkreślam swoją dłonią, jest to hasło już na tablicy. Jest szal i szali. Szukamy nowych słów. Halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki wyraz pani linka ułożyła? Jeszcze raz? Linka. Linka. Linki też nie mamy niestety. No wiecie, co się dzieje? Linka. Próbujcie raz jeszcze. No im więcej słów jest już tutaj zapisanych, tym oczywiście mniej nam zostaje do dyspozycji, więc jesteśmy coraz bliżej tych haseł z kopert. Tym bardziej, że to są proste słowa. To są słowa, których znaczenie znacie. Dlatego prędzej czy później, no w tej chwili mam nadzieję, że prędzej uda się któreś z nich odgadnąć. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo pani ułożyła? Cisza. Cisza, da się ułożyć. Nie mamy ciszy. Nie, w naszym programie nie ma ciszy. Co chwilę ktoś jest na antenie. Ale nie ma też tego hasła. O, już mam kolejny telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. X. Jeszcze raz? X. X. Nie, też nie, też nie. To też nie jest hasło z kopert. Szukamy dalej. No jeśli ktoś z was chce wygrać 300 zł, nie ma innego wyjścia. Halo? Halo? Halo. Dzień dobry, jakie słowo? Lico. Lico. Nie, nie jest to odpowiedź z kopert. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 odpowiedzi już jest na tablicy i jeszcze nie udało się odgadnąć hasła z kopert. Nieprawdopodobna sytuacja, niemożliwa. To się musi zmienić. Jeśli masz nowe słowo, które da się ułożyć z tego zestawu liter, z tych 9 liter, a nie mamy go jeszcze na tablicy, to jest naprawdę duża szansa, że to jest odpowiedź z koperty. Proponuję sprawdź to, tym bardziej, że zobaczcie, ile osób już u nas gościło dzisiaj na antenie, jak często się do nas dodzwaniacie. Więc jest duża szansa, bo dzisiaj pewnie nie ma dużo widzów przed telewizorami ze względu na piękną pogodę. Halo? Halo, dzień dobry. Kalisz. Kalisz, da się ułożyć rzeczywiście. Pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Kalisza, ale to nie jest odpowiedź, którą mamy ukrytą w kopertach, więc też za nie, za to słowo nie zapłacę. Czasami tak się zdarza w konkursach, że najpierw długo, długo nie ma żadnej dobrej odpowiedzi, a potem jedna za drugą sypie się jak z rękawa. No mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, więc kto rozpocznie tę serię zwycięstw? Halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Jakie słowo udało się ułożyć? Los. 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 To też nie jest dobra odpowiedź. Mieliśmy lok, teraz los. I co jeszcze może się udać ułożyć z tych liter? No przynajmniej tych 7 haseł. Przynajmniej te słowa, które są ukryte w kopertach. Spróbuj. Zastanów się. Może z od innej literki. Jeśli w pierwszej chwili nic nie przychodzi ci do głowy, spokojnie, ułóż w końcu jakieś słowo. Jeśli ktoś chce, to na pewno to się uda. Prędzej czy później. Halo? Halo, dzień dobry. Witam serdecznie w programie Apetyt na kasę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jakie słowo pan ułożył? Zakon. Zakon. Da się rzeczywiście. Nie mamy tego hasła. Nie mamy. Zapisuję. Przypominam, że każdy, kto ukończył 18 lat, może walczyć o te pieniądze. Takie pieniądze, że aż dech zapiera. Możecie zadzwonić, jeśli macie odpowiedź przygotowaną pod numery, które są na dole ekranu. Każde połączenie jest płatne. Płacisz zawsze tyle samo. Nieważne, czy połączenie trafi na antenę, czy nie, ale też ta opłata nie zależy od czasu trwania takiego połączenia. Po prostu opłata za połączenie, a nie za jego czas.
A nagrody, no kiedy wreszcie zaczniemy gromadzić zwycięzców? Wszystkie nagrody dzisiaj zdobyte wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. Dlatego przyspieszamy. Znowu otwieramy więcej linii. 3, 2, 1, start! Już za chwilę, mam nadzieję, ktoś wygra pierwszą dzisiaj nagrodę i potem się już posypie. Halo? Halo. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Lincz. Lincz, to też nie to hasło. Szukamy dalej. To nie jest słowo z kopert. Już zapisuję. Mam nadzieję, że zapamiętujecie albo przypominacie sobie, zerkając raz na jakiś czas na tablicę, na słowa, które już zostały dzisiaj zaproponowane, bo to już wiemy. Da się je ułożyć z naszego zestawu, ale wiemy, że one nie są ukryte w kopertach. Każdy, kto ułożył jakieś nowe słowo, ma szansę na nagrodę. Halo? Halo? Jakie słowo? Kicz. Kicz! Też się da ułożyć, ale to też nie jest hasło, które ukryliśmy. I szukamy dalej. Mamy więcej otwartych linii, więc teraz jest jeszcze łatwiej trafić na naszą antenę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jakie słowo udało się ułożyć? Kino. Kino. Też nie, też nie. Nie, niemożliwe. Nie wierzę. Naprawdę nie wierzę temu, co się dzieje. Dawno nie zapisałam tak dużej ilości odpowiedzi. I wciąż nikt nie zdobył nagrody. To twoje słowo, które masz teraz przygotowane, ma szansę na 300 zł. Jeśli to jest nowy wyraz, który da się ułożyć z naszych liter, próbuj. Halo? Kat. Dzień dobry. Jakie słowo pani ułożyła? Kat. Jeszcze raz? Kat. Kat? Tak. Nie mamy tego hasła. Dziękuję, pozdrawiam. Czekam na kolejną propozycję. Możecie próbować kilka razy, no i wreszcie wygrywać. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jakie słowo udało się poskładać? Solina. Solina. Nie, też nie. Fajne miejsce. Może na wakacje. Ojej, no to jeśli ktoś chce pojechać nad Solinę albo gdzieś indziej, to potrzebuje więcej pieniędzy. Dlatego podnoszę nagrodę. 400 zł. 400 zł razy 7. 7 pięknych tęczowych kopert. 2800 zł w sumie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jakie słowo? Siano. Siano. No też nie. Też nie jest to odpowiedź z kopert. Siano. Ja bym większości z tych odpowiedzi w ogóle na nie nie wpadła, a wy pięknie układacie hasła. No prawie wszystkie odpowiedzi pasują idealnie do naszego konkursu. Przed chwilą podniosłam pieniądze na 400 zł za każdą odpowiedź z kopert. Halo? Cal. Jeszcze raz? Cal. Cal, tak? Jednostka miary. Cal. Też nie. Zapisujemy. Ale proste słowa. Szukajcie prostych, dobrze znanych słów. One są ukryte w kopertach. Halo? Ajej, ktoś zrezygnował. A to takie pieniądze. Jedna z tych 7 kopert właśnie mogła zostać otwarta. Ale to jest dodatkowa szansa dla was. Wciąż do zdobycia wszystkie pieniądze. 2800 zł w sumie. Po 400 zł za każde hasło. Ułatwiamy troszeczkę, jest więcej otwartych linii. Powiedziałam, że te słowa są proste, czyli jego znaczenia nie trzeba szukać w słowniku. Halo? Halo. Dzień dobry, jakie słowo pan odgadł, ułożył? Salonik. Salonik. Nie jest to hasło z kopert, choć da się ułożyć. Salonik. Halo, halo, dzień dobry, już odbieram. Halo? Tak. Witam serdecznie. Jeszcze raz? Samki. Dobrze! Zaczęliśmy! Dobrze! To jest koperta numer... Tu chyba. O ile się nie mylę. Tak! Proszę pani, proszę, oto dowód! Wygrywa pani 400 zł. Wreszcie się udało. No mam nadzieję, że teraz posypie się, że teraz jedna po drugiej odpowiedź będą same prawidłowe. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Kot. Jeszcze raz? Kot. Kot? Dobrze! Nieprawdopodobne, ale dzieje się. To jest kolejna dobra odpowiedź. Tu, tu. Proszę, to jest to słowo. I kolejne 400 zł udało się wygrać. Wiecie, tak powiedziałam. I rzeczywiście, zobaczcie, sprawdza się. Jedna odpowiedź po drugiej. Jak zaczęliście, to już teraz tak powinno polecieć. No mam nadzieję, że teraz kolejne połączenie.
zakończy się tym samym, czyli znowu będę komuś gratulowała wygrania 400 zł. Mamy jeszcze 5 kopert, a może podniesiemy nagrodę? 5 razy 5, o, niech tak będzie, 5 razy 500 zł, w sumie do wygrania 2,5 tysiąca zł. Udało się odgadnąć sanki i kot. Jedno po drugim połączenie. Zostało jeszcze 5 dobrych haseł, 5 słów ukrytych w kopertach. Kto następny? Teraz jeszcze większe pieniądze do zdobycia. Halo? Dzień dobry. Halo? Odliczam. 3. Halo? 2. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Proszę halo? Podać odpowiedź. Ja już panią słyszę. Las. Świetnie. Jeszcze raz? Las? Las. Nie mamy. Nie, tego hasła nie mamy. Aj, potknięcie. Już myślałam, że będą teraz same dobre odpowiedzi. Halo? Halo. Dzień dobry, jakie słowo? Noc. No i ostatnia literka? Noc. Cecylia czy Stanisław na końcu? Te. Cecylia. Noc. Nie mamy. Noc. To jest słowo, które teraz usłyszałam. Szukamy prostych haseł. Czy sanki, czy koc? To są trudne słowa? Chyba nie. Halo? Halo? Dzień dobry. Czy jest... halo, halo? Czy to jest osoba pełnoletnia? Jeśli tak, to proszę podać rok urodzin. 3, 2... Zapraszam osoby, które ukończyły 18 lat. 5 nagród po 500 zł do zdobycia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo pan ułożył? Ja ułożyłem kosz. Kosz. Da się rzeczywiście, ale tego hasła nie mamy. Szkoda, szkoda, bo te dwie piękne nagrody już znalazły swoich właścicieli. Mamy jeszcze 5 pięknych nagród po 500 zł do zdobycia razy 5. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jakie słowo pani proponuje? Kalosz. Kalosz. Też się da, takie długie słowo, ale nie mamy go. Kalosz. Kalosz. W tym roku to chyba był najpopularniejszy model obuwia przez dłuższy czas. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo pani proponuje? Kozica. Kozica! Dobrze! Nagroda 500 zł wędruje do pani, bo tu w kopercie numer 2 mamy ukrytą kozicę. Gratuluję! Pięknie! Trzecia nagroda, no to ja już jestem spokojna, dacie radę z całym tym konkursem, to ja podnoszę znowu nagrodę. Mamy 4 koperty, to proponuję 600 zł. 600 zł za każdą odpowiedź, koperta numer 1, 3, 6 i 7. Halo? Halo? Dzień dobry pani, jakie hasło? Liszka. Liszka, nie mamy tego hasła w kopertach, a myślałam, że znowu będzie taka złota seria. Liszka, tym bardziej, że teraz jeszcze więcej pieniędzy możecie wygrać. Już udało się zdobyć 3 nagrody. Odgadliście hasła kozica, sanki i koc. I za te słowa już zapłaciliśmy. Mamy jeszcze 4 hasła ukryte w kopertach. To jest wciąż dużo. Nie szukamy jednego słowa, szukamy jednego z 4 słów. Halo? Słucham, klan. Dzień dobry. Klan. Dzień dobry. Nie, nie mamy tego hasła. Już zapisuję. I kto następny? Już możesz próbować, jeśli masz nowe słowo, o co jest na pewno trudno w tej sytuacji. Wobec tylu, tylu wyrazów, tu jest pewnie około 30 już odpowiedzi na tablicy. A tu trzeba nowe słowo wymyślić. Nie podejrzewałam, że aż tyle dacie radę. Myślałam, że szybciej się uda. Ale wciąż mamy jeszcze 4 hasła. Gramy dalej, zabawa trwa. 4 razy 600 zł. Przypomnij sobie te słowa, które już były. Teraz możesz zerknąć i ułożyć, jeśli twoja odpowiedź jest inna od nich, albo ułóż to inne słowo. Zapraszam, wciąż są 4 nietrudne słowa do odgadnięcia, ukryte w kopertach. Możesz dzisiaj poprawić sobie troszeczkę humor. Halo, dzień dobry, mam gościa na antenie. Halo? Dzień dobry. Proszę, podaj odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry, jaka może być odpowiedź? Kiszka. Kiszka, ale nie mamy dwóch literek K w tym zestawie, a w słowie kiszka na K na początku i przedostatnia też jest literka K. Dlatego tego słowa nie da się ułożyć. Zwracam uwagę, że żadna litera się nie powtarza. Halo?
Dzień dobry, a jakie dobry. Pani słowo ułożyła? Nokia. Nie mogę zapisać, bo jest to nazwa firmowa produktu, a takich słów na pewno nie używamy i nie chowamy do kopert i nie używamy w naszych konkursach. Szukamy po prostu zwykłych wyrazów, które są do znalezienia w słownikach, w encyklopedii. Proste słowa, znacie na pewno je, tak jak kozice, sanki, koc. Halo? Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, proszę podać odpowiedź. Halo. Halo, halo, słyszę panią. Tak, proszę podać odpowiedź. Lisy, a nie mamy lisa. A nie mamy, mamy las, a lisa nie mamy, nie mamy hasła tego w kopertach. Halo? Halo? Dzień dobry, witam. Proszę podać odpowiedź. Klisza też się da, ale nie mamy tego hasła. Słuchajcie, bardzo dużo haseł już jest na tablicy, czas nam leci, a tu kolejne konkursy czekają, dlatego poproszę zegar pięciominutowy. Dajemy sobie 5 minut na wygranie 4 kopert, 4 nagród. Ale obiecuję dwie rzeczy. 5 minut, ale przez ten czas nagroda rośnie i więcej otwartych linii. Będzie się przez te 5 minut działo, uwaga, uwaga, czas, start. Nagrody, obiecałam, że nagroda rośnie, dlatego... Halo, dzień dobry. Halo? Halo? Tak, słucham. Dzień dobry, proszę podać odpowiedź. Dzień dobry. 700 zł już do wygrania. Jaka odpowiedź? Nos. Nos. Tak? Noc tak, mieliśmy, nos. Teraz nos. Nie, nie mamy tej odpowiedzi w kopertach. Czy ja dobrze mówię, że nie mamy... Aha, jest nos, jest. Podpowiadają, dobrze, widzicie, ja też już zapominam. Jest i nos, i noc. Te hasła już były. Halo, halo, 700 zł czeka. Halo. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Osa. Osy nie mamy w kopertach, osy nie było, osy nie mamy, ale mamy jeszcze na zegarze 4 minuty i 11-10 sekund. Coraz mniej czasu. Cały czas jest więcej otwartych linii i podniosłam nagrodę do 700 zł. Mamy jeszcze 4 hasła. Halo, dzień dobry. Szlak. Szlak. To też nie jest hasło z kopert, już zapisuję. Jeszcze czekam na wasze propozycje. Jeśli masz coś nowego, jakieś nowe słowo, cały czas do końca trwania tego konkursu mamy więcej otwartych linii. Więc korzystaj z tego, bo może te pieniądze, które już w tej chwili wynoszą 700 zł za jedno hasło, będą twoje. Jeśli już coś dzisiaj wygrałeś, możesz grać dalej. Naprawdę niewiele słów już się da ułożyć z tego zestawu liter, więc tym bardziej, jeśli masz nową odpowiedź, powinieneś spróbować. Na zegarze 3 minuty i 17, 16, 15 sekund. Halo? Halo, dzień dobry. Klosz. Klosz. Chyba było to hasło. Albo i nie. Kalosz był. Klosza nie było. Ale klosza nie mamy w kopertach. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Ja już zapisuję klosz. No, bardzo nie ukrywam. Byłabym za tym, żeby udało się zdobyć wszystkie nagrody w tym konkursie. Skoro są pieniądze do wygrania, trzeba z tego korzystać. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo? Kas. Jeszcze raz. Kas. Kas? Kas. S jak Stanisław na końcu? Tak. A co to jest kas? Nie. No, czas. Leci tak. Godzina. Ach, czas! Nie mamy czasu. Ja zrozumiałam kas, przepraszam, oczywiście takiego słowa nie mamy, bo nie odmieniamy, a czas to nie jest hasło z kopert. Da się ułożyć. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Edyta Górniak. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Pozdrawiam. Oj, chyba ktoś ogląda jakąś powtórkę. Coś mi się wydaje, że mamy problem, ale mamy już niewiele czasu do końca. Uwaga, jeszcze pieniądze czekają. Halo? Tak. Czy to osoba pełnoletnia? Tak. W którym roku się urodziłeś? 80. 80. No dobrze. Jaka odpowiedź? Klas. Jeszcze raz? Klas. Klas? Plac. Plac? Tak. Ale nie mamy literki P. Jeszcze przeliteruj.
Nie usłyszałam tego słowa. Bądźcie na to przygotowani, bo czasami połączenie nie jest wyraźne, więc jak proszę przeliteruj, to mówcie na przykład C jak Cecylia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Coraz mniej czasu, coraz większe zamieszanie. Proszę wygrać nagrodę. Proszę, jaka jest odpowiedź? Sok. Jeszcze raz? Sok. Sok do picia, tak? Nie mamy tego hasła, nie mamy soku. No, moi drodzy, ostatnia minuta. Zdaje się, że i mnie się udzieliły te emocje. Tak bardzo chciałabym usłyszeć dobrą odpowiedź. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie może być hasło? Kino. Kino. Kino tak. Już mamy. Kino mamy na tablicy. Była już ta odpowiedź. Proszę bardzo. Szukamy nowych słów, mamy bardzo mało czasu i jeszcze 4 nagrody. Próbuj, próbuj. Może będzie teraz się uda. Może teraz, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jakie hasło? Loczki. Dobrze, dobrze. To jest odpowiedź w kopercie numer... Już sprawdzam. Chyba nie tu, chyba tu. Tak, tu mamy. Proszę bardzo, jest nagroda w wysokości 700 zł. Już jest kolejne połączenie, halo? Halo? Dzień dobry, jakie słowo? Koszalin. Nie, koszalin da się ułożyć. Koszy, ale in. Rzeczywiście, nie mamy tego hasła w kopertach, ale nie mamy go też na tablicy, jak tam z czasem. Aha, skończył się. No to ja już nie zapiszę koszalina. Kończymy konkurs. Szybko wam pokażę odpowiedzi. Tu była jeszcze skocznia. I słuchajcie, nie martwcie się, bo teraz kolejny konkurs. Klin i ostatnie hasło, którego nie udało się odgadnąć, to Olsza. Olsza, inaczej Olcha. Ale i tak jest nieźle. Zobaczcie, 4 nagrody zdobyte. Kończymy zabawę z tablicą, zaczynamy nowy konkurs. Teraz będzie śliczyła spostrzegawczość. Patrzcie na te litery i... Szukajcie wśród tych liter, ojej, jakich jest dużo. Nazw ryb, proszę państwa. Kto znajdzie rybę, wygra 200 zł. Pod warunkiem, że to będzie osoba pełnoletnia i że z odpowiedzią trafi na antenę. Czyli zadzwoni pod jeden z naszych dwóch numerów, trafi na otwartą linię. Tak samo się zgłaszacie jak do wszystkich naszych konkursów, zasady takie same. Nie, jeśli chodzi o widzów, natomiast no, zmieniają się konkursy. Teraz szukamy nazw ryb. Jest już ktoś na antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaką rybę udało się odnaleźć? Panga. Panga, 200 zł, jeśli jest. Tylko szukamy pangi, gdzie ona jest, ale jak pani ją zobaczyła, to na pewno jest. Dobrze, jest na samym dole, świetnie. I uwaga, podnoszę nagrodę do 300 zł. Już idzie stawka w górę. Szukamy nazwy ryby, bo za jedną nazwę płacę 300 zł. Panga, to już mamy zaznaczone. Poprosimy konkurs może na cały ekran. Ja wam jeszcze raz przypomnę, jak trzeba szukać tych nazw. Poziomo i pionowo, ale już jest ktoś na antenie. Halo? Halo, jakie dzień słowo? Dobry, tuńczyk. Tuńczyki. Tuńczyk jest wart 300 zł. Gratuluję pani. Uwaga, za następne hasło zapłacę 400 zł. Oczywiście będzie coraz trudniej. Poproszę konkurs, niech nam tutaj wjedzie na pełny ekran. I teraz jeszcze raz. Poziome mamy tuńczyk, panga, ale mogą też być nazwy napisane pionowo. Szukajcie też słów pionowych. Pamiętajcie o tym, że słowa czasami są napisane w spak, czyli trzeba je czytać odwrotnie, czyli z dołu do góry, jeśli chodzi o pion, albo z prawej strony do lewej, jeśli chodzi o słowa wpisane poziomo. Nie układacie tych słów, dobierając sobie dowolnie litery, tylko tak jak widzicie, panga, tuńczyk już są zaznaczone. Te słowa tu były od samego początku, trzeba je tylko odnaleźć. Trzeba na nie wpaść, wyczytać, zauważyć, no i z tą odpowiedzią się zgłosić, tym bardziej, że nagroda coraz większa. Już teraz 400 zł. Już dwie osoby w tym konkursie wygrały. No mam nadzieję, że tym razem uda się odnaleźć wszystkie odpowiedzi. W tym konkursie nie ma niepoprawnych odpowiedzi, czyli takich pułapek. Czasami w nie wpadacie. Tutaj ich nie ma. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać nazwę ryby. Flądra. Flądra, flądra. Czy mamy flądrę? Mamy 400 zł. Gratuluję, wszystkiego pięknego. Wysyłamy 400 zł. I następna nagroda to już 600 zł. Jeszcze więcej. No bo jest trochę trudniej. Trzy nazwy są zaznaczone.
Pamiętaj też o tym, że cały czas możesz korzystać ze wszystkich liter, również tych, które tworzą wyrazy flądra, tuńczyk, panga, bo być może jakaś literka należy na przykład do flądry, jednocześnie do jakiegoś innego słowa. Halo? Dzień dobry, jaką rybę pani odnalazła? Mintaj. Mintaj, za mintaja płacę 600 zł. Gratuluję, wysyłam pieniążki w ciągu 5 dni roboczych. I teraz uwaga, uwaga. Może zabawimy się tak. Ja poproszę pięknie o dwie nazwy. Ale za ten większy trud, który trzeba będzie włożyć, żeby je odnaleźć, 2 razy więcej pieniędzy. Czyli 1200 zł, ale żeby je wygrać, musisz podać 2 nazwy. Za jedną nie płacę. Troszkę wam utrudniłam, trochę więcej musicie włożyć wysiłku. No i gdyby to było na początku, to jeszcze jako tako, ale w tym momencie, kiedy już 4 hasła są zaznaczone, na pewno się trudniej szuka tych słów, ale wierzę, że one, znaczy nie, to nie mam co wierzyć. Wiem, że te słowa tutaj jeszcze są. Wiem, że jeśli się zatrzymasz przed telewizorem i po kolei, rząd po rzędzie, kolumna po kolumnie, po obie strony, z góry do dołu, z dołu do góry, z lewej do prawej, z prawej do lewej, przejrzysz te litery, to nie ma innej możliwości, musisz znaleźć te 2 nazwy. Tylko czy ci wystarczy na to cierpliwości i uporu, bo nie każdemu się chce. Dla tych, którym się chce, 1200 zł. Możesz się w to nie bawić. Możesz sobie powiedzieć, o nie, 2 nazwy to już za dużo. Bo to jest na pewno trudniejsze, tym bardziej, że taka kategoria jak ryby, no może nie wszystkim przyjdzie łatwo, bo może nie wszyscy znają gatunki różne ryb. Są tacy, którzy w ogóle na przykład nie jedzą ryb, nie tkną nigdy w życiu. Nie wiem dlaczego, bo są pyszne i zdrowe. A teraz uwaga, uwaga, 2 nazwy. Jeszcze raz to przypominam, żeby wygrać 1200, piękna nagroda, 1200 zł. Trzeba podać na antenie 2 nazwy, więc spokojnie przyjrzyj się uważnie i podaj 2 odpowiedzi. Jesteś w stanie to zrobić, jeśli ci się chce. A jeśli już je znajdziesz, to zapraszam na antenę i myślę, że tutaj trzeba się pospieszyć, zanim inni znajdą. Proszę, mamy telefon. Halo? Tak, dzień słucham. Dzień dobry pani. Znalazła pani 2 ryby. Lin, śledź, karp. Lin, śledź. Prosiłam o 2, dostałam 2. Dziękuję bardzo. A pani wygrywa 1200 zł. Lin, śledź. Nie ułatwiajcie innym, nie podpowiadajcie innym, następnym. Bo konkurs trwa, bo te nazwy jeszcze tutaj są. I teraz uwaga, podnoszę nagrodę. 1500 zł. I znowu proszę o 2 nazwy. Znowu 2 odpowiedzi, żeby wygrać 1500 zł. Musisz odnaleźć 2 słowa, które są nazwami ryb. Pamiętajcie, pojawiło nam się pierwsze słowo pionowe. Pamiętajcie, że te nazwy właśnie tak mogą być wpisane. Pionowo albo poziomo. Na pewno nie ma słów wpisanych na skos, ale mogą być w obie strony. Na razie tutaj nie mamy żadnego słowa pisanego w spak. Nie dziwię się, bo takich słów się trudniej szuka. Bo jesteśmy przyzwyczajeni, że czytamy z lewej do prawej, z góry do dołu. Ale mogą być tu odpowiedzi, a myślę, że teraz już trzeba będzie w obie strony, w obu kierunkach szukać tych słów, bo jest ich zdecydowanie mniej niż było na początku. Chyba te najłatwiejsze nazwy już podaliście. Żeby wygrać 1500 zł, musisz podać na antenie 2 nazwy ryb, 2 nowe nazwy. Bo mamy zaznaczone już takie słowa. Mintaj, tuńczyk, lin, śledź, flądra i panga. Za te słowa po raz drugi nie zapłacę, ale możesz korzystać z liter. Znaczy patrz na wszystkie litery, nawet te, które już są wypunktowane ciemnym kolorem, bo niektóre literki należą jednocześnie do 2 wyrazów. Albo jakaś litera kończy słowo i zaraz za nią zaczyna się następne. To też trudno się wtedy szuka takiego hasła, dlatego podnoszę nagrodę. Umówimy się może jeszcze inaczej. Może zrobimy jeszcze małe zamieszanie. 2000 zł. 2000 zł.
czy to będzie jeszcze większa mobilizacja, bo podejrzewam, że już byli tacy, którzy sobie powiedzieli, nie chce mi się, co tam będę sobie zawracał głowę. Teraz to już nie jest takie proste. 2000 zł, ale wprowadzam jeszcze jedno urozmaicenie, element rywalizacji. Jeśli podasz mi jeszcze jedną odpowiedź, czyli w sumie trzy, to możesz wygrać 3000 zł. Od tej chwili takie zasady obowiązują. Za dwie nazwy 2000 zł. Za trzy nowe nazwy ryb 3000 zł. No to hura, łapać za telefon, bo pieniądze czekają. Kto oczywiście ma trzy odpowiedzi. Ja nie wiem, czy to się uda. Chwileczkę, za chwilkę, spokojnie. Zaznaczymy jeszcze raz te słowa. Mintaj, był tuńczyk, był lin. Była panga na pewno, flądra dobrze i śledź jeszcze, pionowo śledź, pierwszy, tak, to są te słowa, które już mieliśmy zaznaczone. Wróciło wszystko do normy. 2 albo 3000 zł, takie dodatkowe jeszcze utrudnienia wam dzisiaj, proszę, podajemy, ale myślę, że godne pieniądze w zamian. Znajdź albo dwie nazwy i wygraj 2000 zł. Możesz zadać sobie jeszcze większy trud i odnaleźć jeszcze jedno słowo. Jeśli podasz trzy nowe odpowiedzi, trzy nowe nazwy ryb na antenie, wygrasz 3000 zł. Wyślemy te pieniądze do przyszłego wtorku. Po drodze chyba nie ma żadnych świąt, tak? Czyli 5 dni roboczych dokładnie do przyszłego wtorku wysyłamy te pieniądze. Tylko, czy jest taka osoba, której się chciało po pierwszej paręnaście minut szukać trzech nazw, znaleźć, której się to udało? Nie wiem. Ale jeśli jesteś, to może jesteś jedyny albo jeden z nielicznych, którzy sobie utrudnili sprawę, dodali sobie tego wysiłku, tego trudu. Zadanie trzeba było jeszcze rozwinąć. Już ci się wydawało, że masz odpowiedź, ale okazało się, że nie, ja jeszcze proszę o coś więcej. Więc jeśli jesteś tam przed telewizorem i masz te trzy nazwy, to ja tu mam 3000 zł. Czy nie byłoby akurat wygrać tyle pieniędzy? Może nie chcesz trzech, może chcesz dwa. Proszę bardzo, możesz mi podać dwie odpowiedzi, wygrywasz 2000 zł. Czyli umówmy się, że to jest taka dodatkowa runda dla super ekspertów i dla super pracowitych i spostrzegawczych i upartych. No, przyglądamy się, dobrze? Szukamy trzech nowych nazw ryb. Szukamy, ja szukam razem z wami. Nie jedna, no dwie mogą być za 2000 zł, ale trzy. Pamiętajcie, że mogą być napisane odwrotnie, czyli z dołu do góry albo z prawej strony do lewej i to na pewno sprawia, że trudniej się szuka takich nazw. No i jedną widzę rybkę nową, ale jedna to za mało. No. To są pieniądze, które możesz wygrać. Spokojnie, jeśli jeszcze nie masz tych odpowiedzi, spokojnie. Ale jeśli masz, to radzę nie czekać na tych, którzy jeszcze nie odnaleźli. Próbuj już teraz wygrać 3000 zł, bo tyle zapłacę za trzy nowe słowa. Trzy nowe nazwy ryb, bo interesują nas w tym konkursie tylko i wyłącznie ryby. Tylko ryb szukamy. Jedną nazwę znalazłam. Pamiętajcie o tym, że wszystkie litery wchodzą do gry. Chyba że wyraz jest w całości wypunktowany kolorem, tak jak lin, czy tuńczyk, czy mintaj. Za te słowa już zapłaciłam. Widzisz przynajmniej dwie odpowiedzi? Myślę, że warto dzwonić. Bo teraz naprawdę wysoka nagroda. Może tak. Jest takie przysłowie, że chciwy dwa razy traci. Więc jeśli masz dwie nazwy, bo może nie chcę cię nazywać chciwym, tylko po prostu osobą, która by, jeśli ma taką możliwość, chciała zarobić więcej. Ale jeśli masz dwie nazwy, to proponuję już próbować wygrać 2000 zł, żeby cię ktoś nie wyprzedził. A w międzyczasie patrz cały czas na ten konkurs, na ekran.
i szukaj. Może się uda, może zdążyć. Za 3 nowe nazwy ryb zapłacę 3000 zł. No, coś mi tutaj mruga na niebiesko. Chyba trzeba się pospieszyć. Jeśli ten sygnał się pojawia, ten kogut mrugający, ta syrena, mamy mało czasu, a pieniędzy dużo. No to kto teraz wygra? Kto się odważy? Kto da radę? 2000 albo 3000 zł, żeby wygrać te pieniądze. Jeśli znalazłeś odpowiedzi, co nie jest łatwe, to już jest połowa sukcesu. Teraz szukaj otwartej linii. Masz dwa numery do dyspozycji. I teraz uwaga, jeśli zadzwonisz pod jeden z tych dwóch numerów i trafisz na otwartą linię, to usłyszysz komunikat w telefonie i nie rozłączaj się wtedy, bo usłyszysz dokładnie takie słowa. Brawo, moje gratulacje, właśnie trafiłeś w otwartą linię i za chwilę zostaniesz połączony ze studiem. Nie rozłączaj się wtedy. Jeśli zadzwoniłeś i nie udało się trafić w otwartą linię, też poinformujemy Cię o tym, będziesz mógł zadzwonić raz jeszcze. Myślę, że warto, kiedy do wygrania tak ogromna nagroda, 3000 zł za 3 hasła, za 3 nowe odpowiedzi. No, jeśli ktoś teraz dołączył do grona widzów, jeszcze możecie walczyć, patrzcie, razem ze mną szukamy no co najmniej dwóch słów nowych, co najmniej dwóch nowych nazw ryb. Jedną mam, a kto ma dwie? Może masz. Szukamy. Mamy bardzo niewiele czasu. Zapraszam już teraz. Był czas na to, żeby odnaleźć przynajmniej te dwie nazwy. No to uwaga, teraz jest moment na to, żebyś zadzwonił. 3, 2, 1, dzwoń! Ile nazw usłyszę? Dwie czy trzy? Są pieniądze za 3 nazwy, 3000 zł. No, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, to jest dobry moment. Teraz jest szansa na takie duże pieniądze, ale to jest naprawdę koniec czasu. No, możesz zadzwonić teraz, jeśli tego nie zrobisz. Może być już za późno na te pieniądze dzisiaj. Dwie czy trzy? 2000 czy 3000? Zadecyduj i walcz. Uwaga, naprawdę mamy bardzo mało czasu do końca programu, dlatego odliczę od 5. I kończymy program. Jeśli masz odpowiedzi, przynajmniej dwie, dzwoń. 5. Cztery. Trzy. Pośpiech, tempo.
czy usłyszę sygnał telefonu. Dzwoń, dzwoń, być może dzwonisz, może zadzwoniłeś, nie udało się. Czy nie warto spróbować raz jeszcze? To jest ostatni moment. No, jeszcze tylko chwilkę. Dwa. Trzy tysiące tu czeka. Zerkam na zegarek, naprawdę jest mało czasu. Jeśli nie masz tej trzeciej nazwy, dzwoń przynajmniej po 2000 zł. Tyle zapłacę za dwie nowe odpowiedzi. Ale teraz musisz to zrobić błyskiem. Już nie szukaj, tylko dzwoń. No, razem zróbmy to. Uwaga! 704-307-111. Kto ma telefon komórkowy? Łapie za niego i dzwoni. Gwiazdka 73221. Ostatni raz. Zobaczcie, kogut zniknął. Alarm się skończył. Trzeba wygrać. Kończymy program. Jest sygnał. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedzi. Łosoś, dorsz i sardynka. Trzy? Tak. Łosoś, dorsz, sardynka już jest. Dobrze, dobrze. 3000 zł. No, moje gratulacje. To wszystko na dzisiaj, ale jeszcze w nocy, dzisiaj o 2:45 można grać, a nie spać. Jutro o 7 rano, pamiętajcie, na kanale TVN granie na śniadanie, a o 11:20 granie na ekranie. Apetyt na kasy, jak zawsze, 12:35. Do zobaczenia.